Witaj wszystkim, dzisiaj Wam podam przepis na mój podstawowy... Super. Hejo, dzisiaj zaprezentuję Wam przepis na biszkop, najprostszy na świecie. Będę robiła go teraz na półtorej porcji. Na jedną porcję przepis podam pod filmikiem. Jedna porcja to jest taka keksówka, półtorej porcji. To jest na taką blaszkę, może być jedna porcja, jeżeli robimy tort, to spokojnie wystarczy. A więc co? Do dzieła. Najpierw musimy jajka utrzeć z cukrem. Bierzemy na 7 jajek. Wybijemy. Robię to zawsze na miskę obok, żeby nam się nie trafiło jakieś pokute jajo. Nie widać, co ja robię. Już widać. Mi się jajko trzęsie jak galareta. Drugie jajo, trzecie jajo, przepis jest bardzo prosty, potrzebne nam są jajka, mąka, cukier, opcjonalnie cukier waniliowy, czy jakiś zapach, sok z cytryny, trochę proszku do pieczenia. Wrzucamy jajka. Myję ręce. W międzyczasie na jedną porcję jest ile? Półtorej szklanki cukru. Czyli półtorej tak na pół. Po dwie i trochę. Cukier bierzemy. Sypiemy. Może jak nie robimy zbyt słodkiego, może być mniej. I mieszamy. Zbroiłam. Udało się. Chyba się ładnie muszę utrzeć. Dodaję odrobinę cukru waniliowego. I mąki będzie tyle co cukru, czyli troszkę ponad 2 szklanki.
Zdejmujemy mąkę. Mamy już ładnie, tak? Teraz bierzemy blaszkę wysmarowaną tłuszczem. Może być posypana półką tartą, ale niekoniecznie. Możemy to zrobić na papierze do pieczenia. I naszą gotową masę. Biszkoptową przelewamy do tartownicy. Średnicę tartownicy podam pod filmikiem w opisie. Teraz nie pamiętam. Rozprowadzimy tak trochę, żeby aż tak do góry nie poszło. Jeżeli przykroimy na trzy części, to z półtorej takiej porcji biszkopta wyjdzie bardzo duży tort. Dobra, i teraz do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni góra-dół wstawiamy nasz biszkopt i około 40-45 minut będziemy go piekli. Oto nasz biszkopt po upieczeniu. Pieczemy do suchego patyczka. Ja akurat mam taki dzisiaj mały. Jest suchy. Będziemy wyjmować. Proszę bardzo.
I taki biszkopcik piękny możemy wykorzystać do tortu, zjeść sam. Czasami możemy z jakimiś owocami go przyrządzić. Także to jest podstawowy, bardzo łatwy przepis. Pozdrawiam, smacznego, pa!